Państwa serdecznie, Konrad Niebo z tej strony. W kolejnym wideopoście, który właśnie nagrywam, chciałbym Państwu pokazać, jak można synchronizować nasz dysk wirtualny OneDrive, czy też jakąkolwiek witrynę, którą mamy utworzoną na SharePoincie, z naszym urządzeniem lokalnym. Bardzo istotnym aspektem Office 365 jest właśnie to, że nie musimy logować do przeglądarki internetowej, aby korzystać z naszych usług, z naszych dokumentów. Możemy właśnie taki nasz dysk wirtualny OneDrive o pojemności 1 TB mieć zsynchronizowany z naszym urządzeniem i po prostu widzieć nasze dokumenty w eksploratorze Windows. Jak należy to zrobić? No, musimy przejść oczywiście do naszego własnego OneDrive'a. Tutaj, gdzie widzimy wszystkie nasze dokumenty, kliknąć synchronizuj. Synchronizuj teraz. Wskaże nam program domyślne miejsce, w którym zostanie umieszczony OneDrive for Business. No i po kliknięciu Sync Now będziemy widzieli ten sam obraz przeglądarkowy w naszym eksploratorze Windows. Ja nie będę tej czynności wykonywał, ponieważ zrobiłem to wcześniej. No i pokażę Państwu właśnie, że tutaj dzięki temu, że zsynchronizowałem naszego OneDrive'a, mojego prywatnego OneDrive'a, widzę wszystkie dokumenty, które ma w przeglądarce internetowej, również na swoim dysku lokalnym. Tak jak Państwo widzą, również tutaj mam synchronizowane witryny SharePoint, w której również jest cały obraz moich dokumentów. No i oczywiście możemy je dodawać zarówno do przeglądarki internetowej, jak i tutaj do folderu OneDrive for Business. Po kilku sekundach, w zależności od tego, jaki dokument jest duży, plik synchronizuje się również z przeglądarką internetową. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.